Zadanie 29. Na diagramie poniżej przedstawiono ceny pomidorów w 16 wybranych sklepach. Uzupełnij tabelę, wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź wybraną spośród oznaczonych literami A do E. I teraz tutaj pytanie pierwsze. Mediana ceny kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa. Żeby tutaj udzielić odpowiedniej odpowiedzi, właściwej odpowiedzi, musimy wiedzieć, czym jest mediana. Mediana jest to wartość środkowa. I aby wyznaczyć tę wartość środkową, bądź wskazać tę wartość środkową, to wszystkie wartości liczbowe, z których chcemy wyznaczyć medianę, musimy uszeregować w kolejności rosnącej. Natomiast w przypadku takim, jaki mamy tutaj, czyli w przypadku, kiedy dane są przedstawione na wykresie, możemy pominąć ten krok i nie musimy wypisywać tych wartości liczbowych w kolejności rosnącej. Natomiast na pewno, niezależnie od tego, w jaki sposób mamy przedstawione te dane, to musimy pamiętać o tym, że jeżeli liczebność zbioru, z którego wyznaczamy medianę, jest liczebnością nieparzystą, to wybieramy zawsze wtedy środkową wartość. Jeżeli jednak natomiast ta liczebność jest parzysta, to żeby wskazać medianę, to musimy wyznaczyć średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrazów. My tutaj mamy akurat parzystą liczbę wyrazów. Mamy 16 sklepów i musimy właśnie wykorzystać to, co zapisałam na zielono. 16 na 2 to jest 8. Ósmą w kolejności jest cena, która jest równa 5,70, natomiast dziewiątą jest cena, która jest równa 6,0. To znaczy, że chcąc wyznaczyć medianę, my musimy wartość 5,70 dodać do wartości 6,00 i podzielić to na 2, w wyniku czego my uzyskujemy tutaj 11,70 nad 2, co w rezultacie daje nam 5,85. I tutaj będzie to w tym przypadku odpowiedź C i tę odpowiedź tutaj zapisujemy w tym miejscu. No i teraz pozostała nam odpowiedź jeszcze na drugie pytanie. Średnia cena kilograma pomidorów w tych wybranych sklepach jest równa. No i teraz co my musimy zrobić? Musimy zapisać odpowiedni schemat wyznaczenia tej średniej. I teraz popatrzmy. Cena 5,05 dotyczy dwóch przypadków, czyli będziemy tutaj mieli 2 razy 5,05 dodać. Cena 5,60 dotyczy czterech przypadków. W związku z powyższym mamy 4 razy 5,60, tylko może ja tę piątką napiszę czytelniej. 5,60 dodać. Cena 5,70 dotyczy dwóch przypadków. W związku z powyższym będziemy mieli tutaj 2 razy 5,70 dodać. Cena 6 zł dotyczy aż 5 przypadków. W związku z powyższym mamy tutaj 5 razy 6,00. Natomiast cena 6,30 dotyczy trzech przypadków, dlatego będziemy tutaj mieli 3 razy 6,30. No i teraz z racji tego, że my mamy tutaj 16 sklepów, to całość dzielimy na 16. No i zapiszmy tutaj po znaku równości. Musimy teraz wyznaczyć wartość licznika. I będziemy tutaj mieli 5,05 daje nam w rezultacie 10,10 dodać. Następnie będziemy mieli 4 razy 5,60, co jest równe 22,40 dodać. Następnie mamy 5,70 razy 2, co w rezultacie daje nam 11,40. Następnie mamy 5 razy 6,00, co jest równe 30. No i ostatnie mnożenie 3 razy 6,30 to jest 18,90.
i całość nadal musimy podzielić na 16. To się równa. No i teraz w momencie, w którym sumujemy te wartości znajdujące się w liczniku, to w liczniku uzyskujemy 92,80, natomiast mianownik pozostaje bez zmian, na podstawie czego wiemy, że średnia wynosi 5,80. I to jest oczywiście 5 zł i 80 groszy i taką cenę tutaj należy wpisać w ostatnią komórkę.